Pisarz katolicki nadał słowom Marii sens, którego nie zawierają i który nie wynika z ducha Pisma Świętego, że wywody nicolaso pozbawione są nawet logiki, niechaj świadczą trzeźwe uwagi katolickiego biblisty księdza Czesława Jakubca, profesora katolickiej Akademii Teologicznej w Warszawie, rozpatrującego wypowiedź Maryi w aspekcie różnych możliwych rozstrzygnięć. Słowa te są dość zagadkowe i dlatego stały się podstawą przypuszczenia, że Maryja i Józef, zawierając związek małżeński, złożyli ślub czystości. Jest jednak rzeczą mało prawdopodobną, by istotnie Maryja, jak również Józef, złożyli ślub czystości. Przede wszystkim bowiem z treści przytoczonego wyżej pytania wcale to nie wynika w sposób decydujący. Nawet przeciwnie, ślub czystości byłby w owych czasach rzecz by można anachronizmem, gdyż jak wiadomo w pojęciu Żydów potomstwo zrodzone w związku małżeńskim było wyrazem błogosławieństwa ze strony Boga. Powtórzę, gdyby Maryja złożyła ślub czystości przed swoimi zaślubinami z Józefem, dlaczego zgodziłaby się wejść w związek małżeński? Tłumaczenie, że uczyniła to dlatego, aby nie stać się przedmiotem oburzenia rodziny i otoczenia, o tyle jest nieuzasadnione, że nie mamy dowodów na to, że Maryja, zawierając związek małżeński, wiedziała z góry o swym niezwykłym dziewiczym macierzyństwie. Przeciwnie, z tego, co mówi Łukasz, a nawet także Mateusz, wynika, że zwiastowanie zaskoczyło Maryję, już zaślubioną Józefowi. Niektórzy egzegeci twierdzą, że Maryja złożyła ślub czystości dopiero w chwili zwiastowania, a więc już po zaślubinach z Józefem. Jednakże i to twierdzenie nie ma mocnych podstaw, a w każdym razie nie może opierać się na przytoczonym wyżej pytaniu Maryi. Przypisywanie Maryi niezłomnej woli dziewictwa jest całkowicie pozbawione podstaw biblijnych i zdrowego rozsądku, co tak mistrzowsko wykazał wspomniany egzegeta. W dalszym wywodzie ksiądz Jakubiec wyjaśnił słowa Maryi w sposób zasługujący na uznanie. Zagadkowe brzmienie pytania Maryi można by rozumieć nie tylko tak, jak podano poprzednio, jak się to może stać, skoro męża nie znam, ale również i to prawdopodobnie zgodniej z kontekstem, skoro mam nie znać męża, skoro mam zostać matką jako dziewica. Przecież Gabriel, zwiastując Maryi, że urodzi syna, wyraźnie nawiązał do proroctwa Izajasza, które rozumiane jako przyszłe narodzenie się Emanuela z dziewicy. Izajasz 7 rozdział, werset 14, Mateusza 1 rozdział, werset 22-23. Nieustające dziewictwo Maryi w ostatecznym rozrachunku opiera się jedynie na teologicznej spekulacji, nie znajdującej uzasadnienia w natchnionym Słowie Boga. Maria jako godny naśladowania wzór małżonki i matki wydaje się bliższą człowieczeństwu niż wystylizowana przez teologów postać boskiej dziewicy. Nieustające dziewictwo Marii było drugim etapem jej ubóstwiania. Niepokalane poczęcie. Trzecim dogmatem maryjnym jest tak zwane niepokalane poczęcie Boga Rodzicy, czyli wolne od grzechu pierworodnego poczęcie i urodzenie Maryi oraz pozostawanie jej w stanie wolnym od jakiegokolwiek grzechu. Dogmat został ogłoszony 8 grudnia 1854 roku poprzez papieża Piusa IX w bulli Ineffabilis. Zadziwiającym faktem jest tak późne uznanie przez Kościół katolicki doktryny o niepokalanym poczęciu Maryi, to jest jej bezgrzeszności, za dogmat wiary. Kardynał Jakub Gibbons oświadcza, niepokalane poczęcie Maryi nie było dogmatem wiary aż do roku 1854. Pozostaje ono jednak w ścisłej harmonii z pozycją Maryi w ekonomii zbawienia. W tym roku papież wraz z 600 biskupami wydał encyklikę zamykającą ostatecznie spór
jaki toczył się przez całe stulecia wśród katolickich szkół teologicznych wokół poczęcia Maryi. Bulla papieska następującymi słowy określa dogmat. Naczyń świętej niepokalanej Trójcy wyjaśniamy, oświadczamy i określamy, że nauka, która twierdzi, że Najświętsza Panna Maria zachowana została wolno od wszelkiej zmazy pierworodnej winy w pierwszej chwili swego poczęcia, a to za szczególną łaską i przywilejem udzielonym przez Boga Wszechmogącego. Jest nauką od Boga objawioną, a wszyscy wierni powinni w nią wierzyć mocno i stale. Dzień 8 grudnia ustanowiono świętym niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Jakie argumenty przytacza Kościół na poparcie nowo kreowanego dogmatu? Jest ich kilka. Po pierwsze, słowa wypowiedziane w raju przez Boga do węża stanowiące tzw. protoewangelię. Położę nieprzyjaźń między Tobą, a między niewiastą i między potomstwem Twoim, a potomstwem w niej, ona zecze głowę Twoją, a Ty czyhać będziesz na piętę jej. Oraz słowa pozdrowienia anielskiego skierowane do Maryi w czasie zwiastowania. Wszedłszy do niej, rzekł anioł, zdrowaś, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Po drugie, wywody pisarzy i uczonych katolickich. Ile prawdy zawarte jest w tych dowodach? Zastanówmy się wpierw nad treścią protoewangelii. Kościół upatruje występujących tam niewieście Marię, a w słowach ona zecze głowę Twoją, a Ty czyhać będziesz na jej piętę, jej triumf nad szatanem, grzechem i śmiercią. Niewiasta Maryja i jej potomek Chrystus toczyć będą nieprzejednaną walkę z wężem, szatanem i jego potomstwem, upadłymi aniołami i ludźmi jemu poddanymi. Walka ta zakończy się ostatecznym wspólnym triumfem potomka i niewiasty. Wniosek, jeśli triumf ten ma być zupełny, musi w sobie zawierać całkowite zwycięstwo nad grzechem. Czyli niewiasta musi być bezwzględnie wolna od grzechu, nawet pierworodnego. Oto niepokalane poczęcie. Inny katolicki teolog jest zdania, że Biblia rozpoczyna się od Maryi, kiedy Bóg przeklął węża, rzekł, położę nieprzyjaźń między Tobą i między niewiastą. Zapowiedź ta spełniła się i Maryja otrzymała najwyższą godność w świecie stworzeń. Podobnie twierdzi Nikolas. W obietnicy wybawienia zawartej w wyroku Bożym kryje się nie tylko idea Mesjasza, ale w pewnym sensie jego matki. Myśl o triumfie Maryi nad wężem szatanem znalazła nawet odbicie w wizerunkach przedstawiających Maryję jako niewiastę depczącą głowę węża. Wywody opierające się na protoewangelii są bardzo sugestywne i bezwarunkowo zasługiwałyby na pełne uznanie oraz przyjęcie jako prawdy najczystsze, gdyby nie jeden fakt, jeden jedyny fakt przekreślający rozumowanie od początku do końca. Okazuje się bowiem, że katolicki przekład protoewangelii jest niezgodny z oryginałem, a więc natchnionym tekstem Biblii. Pismo Święte nie mówi, ona zecze głowę Twoją, a Ty czyhać będziesz na piętę jej, lecz ono zmiażdży Ci głowę, a Ty zmiażdżysz mu piętę. Tekst oryginalny protoewangelii wskazuje na Chrystusa jako zwycięzcę szatana i grzechu, a nie na Maryję. Wnioskowanie wyprowadzające niepokalane poczęcie Maryi z protoewangelii zmuszone jest zawisnąć w próżni. Brak dowodu maryjnego w pierwszej księdze mojżeszowej zmuszeni są potwierdzić ci sami teolodzy, którzy z tak wielkim wysiłkiem konstruowali protoewangelijny dowód niepokalanego poczęcia Maryi. Augustyn Jankowski pisze, przeciwnicy tłumaczenia w sensie typicznym wysuwają słuszny zarzut, że do przyjęcia go za mało jest danych teologicznych w postaci autentycznych wyjaśnień tego tekstu, dostarczonych bądź przez samo Pismo Święte, bądź przez tradycję. Ksiądz Jan Kubiec twierdzi wprost, że katolicki przekład Pisma Świętego jest w zakresie protoewangelii błędny z punktu widzenia lingwistycznego. Przekład słów opisujących przebieg zapowiedzianej walki, ona zecze głowę Twoją, a Ty czyhając będziesz napięte jej, nie jest dokładny.
Najpierw dlatego, że w tekście hebrajskim mamy tu zaimek rodzaju męskiego, hu, on albo również ono, a chociaż litery, z których ów zaimek się składa, mają niekiedy brzmienie hi, ona, to jednak hebrajska forma czasownika, trzecia osoba liczby pojedynczej, rodzaju męskiego, jeszub hecha, on zecze lub ono zmiarzy, wskazuje, że powinno tu być on czy ono, zatem potomstwo albo potomek. Co więcej, upatrywanie Maryi w protoewangelii sprzeczne jest nawet z jednobrzmiącą opinią ojców Kościoła, o czym wspomina Augustyn Jankowski. O zgodzie powszechnej wymaganej przez hermeneutykę do tego, by uznać interpretację jakiegoś urywka Pisma Świętego za obowiązujący, nie ma mowy. Czy można jeszcze utrzymywać, że protoewangelia mówi o Maryi i jej niepokalanym poczęciu? Na pierwszych stronach Biblii objawiony został po raz pierwszy plan zbawienia wraz z zapowiedzią walki z grzechem i szatanem. Niepojęta radość musiała owładnąć serca upadłych rodziców, gdy usłyszeli, że potomek człowieka zwycięży nieprzyjaciela, wybawi ich z mocy grzechu i przywróci im utracony raj. Złamanie Bożych praw usankcjonowanych śmiercią nie mogło być okupione ofiarą anioła, a tym bardziej człowieka. Nikt z ludzi nie był w stanie pokonać wroga. Ten heroiczny wyczyn przypadł w udziale Synowi Bożemu, przez co stał się on jedynym Zbawicielem świata. Kościół katolicki uczy jednak, że współwybawicielką jest również niewiasta, czyli Maryja, lecz nauka ta nie wywodzi się z Biblii. Jeśli niepokalane poczęcie Maryi opiera się na treści protoewangelii, to tylko treści sfałszowanej. Jakże bowiem inaczej ocenić fakt zastąpienia zaimka ono, wskazującego na Chrystusa, zaimkiem ona, suponującym Maryję? Cała Biblia głosi jednoznacznie, ze zwycięzcą szatana jest Jezus Chrystus, a każdy, kto pragnie osiągnąć Królestwo Boże, może zdobyć je przez Niego. Nawet Maryja uznawała w Nim swego Zbawiciela. Jaki dowód przedstawia z kolei pozdrowienie anielskie? Czy słowa anioła bądź pozdrowiona wyróżniają w jakiś sposób Maryję jako niepokalanie poczętą? Przytoczmy uwagę księdza Czesława Jakubca. Słowa, z którymi Gabriel zwrócił się do Maryi, raduj się, są charakterystyczne dla proroctw mesjańskich o nadejściu Królestwa Jahwy. Na przykład w księdze proroka Zachariasza. Raduj się, córko Syjonu, bo oto król twój przybywa do ciebie. Zachariasz, rozdział 9, werset 9. Należy tu wyjaśnić, że przyjęte na ogół w ślad za przykładem łacińskim słowa powitania Maryi przez Gabriela, bądź pozdrowiona, zdrowaś, łacińskie ave, witaj, nie odpowiadają ściśle greckiemu czaire, bo choć rzeczywiście była to formuła powitania u Greków, to jednak czasownik hairen znaczy cieszy się, radować się. Były to zatem słowa powitania podobne do tych, którymi Chrystus witał swoich uczniów. Największą wagę jednakże przywiązuje Kościół do słów anielskich łaski pełna, wskazujących rzekomo na bezgraniczne uprzywilejowanie Maryi. Zwrot gracja plena, łaski pełna, w tekście greckim kecharitomene, twierdzi Jankowski, użyty jako antonomazja i bez jakiegokolwiek ograniczenia stwierdza przynajmniej tyle. Maryja już przed łaską macierzyństwa Bożego posiadała łaskę w sposób stały. Maryja posiadała, pisze Nikolas, łaskę w takiej obfitości, że żadne słowo nie mogło godnie i ściślej wyrazić tego dostatku niż określenie pełnia. To, co innym dane zostało w miarę, ona otrzymała bez miary. Był w niej nieobjęty ogrom łaski, w którym zawierała się pełnia łaski rozdzielanej pomiędzy świętych aniołów. W chwili, gdy ją anioł pozdrowił jako łaski pełną, posiadała ona niewątpliwie pełnię. Już ta pełnia przekracza świętość wszystkich świętych i aniołów. Jeśli wyraz grecki kecharitomene, oznaczający szczególnie umiłowania, tłumaczy się jako łaski pełne,
jako łaski pełna, nic dziwnego, że Mariologia znajduje w nim oparcie, tworząc Maryi niewyczerpane źródło wszelkich łask Bożych. Tymczasem egzegeza, nawet katolicka, wskazuje, że przekład jest i tym razem nieścisły, w związku z czym dalsze traktowanie Maryi jako łaski pełnej, a co za tym idzie, wolnej od grzechu i niepokalanej poczętej, będącej szafarką łask Bożych, jest niewłaściwe. Okoliczność tę uzmysławia uwaga księdza Jakubca. Łaski pełna jest to znów nie dość ścisłe tłumaczenie wyrazu greckiego kecharitomene, który w tym wypadku jest jakby tytułem Marii szczególnie umiłowana, najpiękniejsza albo nawet najczcigodniejsza. Natomiast nie wyrażają one przynajmniej, jeśli chodzi o zasadnicze znaczenie tego wyrazu greckiego, najwyższego stopnia łaski, czy świętości Maryi. Nie można posądzać księdza profesora Jakubca o złą wolę czy herezję. Wyjaśnienie jego jest wynikiem rzetelnej i naukowej egzegezy tekstu. Jakie są tego konsekwencje? Te mianowicie, że traktowanie Maryi jako łaski pełnej nie odpowiada prawdzie. Wiele postaci biblijnych zostało obdarzonych przez Boga zaszczytnymi tytułami. Na przykład Abraham został nazwany przyjacielem Boga. Daniel mężem wielce przyjemnym. Apostoł Jan uczniem, którego Jezus szczególnie miłował. Tytuł Maryi szczególnie umiłowana nie odbiega rodzajem swym i znaczeniem od innych tytułów nadawanych przez Boga osobom zajmującym wybitne stanowisko w Kościele Bożym. Inne przykłady Pisma Świętego oddają słowo kecharitomene zwrotem łaską udarowanaś. Nie można uważać Maryi za źródło i szafarkę łask Bożych, lecz jedyne za osobę wielce umiłowaną, ubłogosławioną i obdarzoną łaską przez Boga oraz uzdolnioną w ten sposób do spełnienia woli przedwiecznego. W przeciwieństwie do Marii, łaski pełnym, w całym tego słowa znaczeniu, a więc jak brzmi to po grecku pleres charitos, był jedynie Syn Boży, Jezus Chrystus. Nikt z ludzi nie może Mu dorównać pod żadnym względem. Maria bez wątpienia znalazła łaskę u Boga, skoro powołana została do macierzyństwa Syna Bożego, lecz okoliczność ta nie upoważnia do przypisywania jej boskiej czci. Z drugiej strony łaska Boża przysługuje wszystkim, bez wyjątku ludziom, pragnącym zbawienia, przy czym spływa ona na świat zasług Chrystusa, a nie Maryi. Apostoł Paweł naucza: niech będzie błogosławiony Bóg Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z wysokości niebios obsypał nas wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie. Nim wybrał nas już przed stworzeniem świata, bo zbawienie wasze z łaski dokonane zostało. Przez łaskę bowiem zbawieni jesteśmy mocą wiary. Nie jest to wasza zasługa, lecz jest to darem Bożym. Ponieważ przypisywanie Marii przywileju pełni łask Bożych jest niezgodne z autentyczną treścią Pisma Świętego i nie odpowiada idei Słowa Bożego, nie można jej traktować jako istoty wolnej od grzechu, czy niepokalanie poczętej i będącej niewyczerpanym źródłem łask Bożych za życia i po śmierci. Tytułowanie jej pośredniczką łask wszelkich lub matką łaski Bożej wydaje się z powyższych względów niestosowne. Następnym argumentem niepokalanego poczęcia Maryi mają być słowa Gabriela: Pan z Tobą i błogosławionaś Ty między niewiastami. Dalsze słowa pisze Augustyn Jankowski, kontekstu Pan z Tobą i dwakroć u Łukasza zachodzące błogosławionaś Ty między niewiastami potwierdzają wyjątkowe stanowisko Maryi. Egzegeza tradycyjna widzi tu potwierdzenie tego niezwykłego przywileju, jakim jest niepokalane poczęcie. Określenie Pan z Tobą nie może stanowić jednak żadnego wyróżnienia Maryi, ponieważ słowa te stosowane także do innych osób, na przykład do Gedeona, powiedział anioł pański: Pan z Tobą, z mężów najmocniejszy. A w czasach starotestamentowych
określenie to uchodziło nawet za popularne pozdrowienie. Również słowa błogosławiona się między niewiastami nie stanowią dowodu wyróżnienia Maryi. Argument rzymskich teologów przemawiałby w tym kierunku, gdyby nie okoliczność, że identyczne słowa błogosławieństwa spoczyły na innej jeszcze wybitnej Żydówce, o czym zdaje sprawę Pismo Święte. Już 1300 lat przed narodzeniem Chrystusa powiedziano było o Jacheli. Błogosławiona między niewiastami Jachel, żona Hebera Cynejczyka. Nie Maryja więc była pierwszą i jedyną niewiastą, wobec której wypowiedziano doniosłe błogosławieństwo. Jeśli słowa tego błogosławieństwa mają być dowodem niepokalanego poczęcia Maryi, należy przyjąć przez analogię, że Jachel, żona Hebera Cynejczyka, również była niepokalanie poczęta. Kościół oddaje Maryi osobliwą cześć, dlaczego więc nie czci Jacheli, która też była błogosławioną między niewiastami. Żadne dokumenty Kościoła nie wspominają, by Jachel została kiedykolwiek kanonizowana lub przynajmniej beatyfikowana, by wprowadzono ją na ołtarze kościołów. Skoro błogosławieństwo uprawnia do ubóstwiania Maryi, dlaczego nie miałoby upoważniać do oddawania czci Jacheli? Maria została poniesiona do godności królowej niebios, o Jacheli zapomniano zupełnie. O ile słowa błogosławieństwa nie wyróżniają Jacheli, o tyle nie powinny wyróżniać Maryi. Wokół dogmatu niepokalanego poczęcia Maryi teolodzy katolicy rozwinęli obszerną argumentację i piśmiennictwo niepozbawione kunsztu myśli i słowa. Przykładem niech posłuży fragment z popularnego dzieła Nikolasa Życie Maryi Matki Bożej. Najświętsza Dziewica nie pojawia się niespodziewanie. Wcielenie Słowa Boga w zamysłach Bożych ośrodkiem całego stworzenia. Ów zamysł przedwieczny musiał zatem obejmować również Maryję, przed którą i w której miał być wykonany. Maryja musiała być wyposażona we wszystkie doskonałości, przez które miała być przez nią odnowiony cały świat stworzony. To sprawia, że jest ona w pewnym sensie źródłem wszelkiej doskonałości. Skoro Maryja miała być współdziałającym źródłem wszystkich dóbr, wszystkich łas, wszystkich doskonałości mających odnowić dzieła Boże uszkodzone przez grzech, musiała ona być tymi dobrami przepełniona. Tak przepełniona, iż mogła uświęcać cały świat stworzony, odrodzić naturę ludzką, naprawić spustoszenia spowodowane buntem aniołów, a krwią swoją i tchnieniem ożywić ciało Boga. Pisarz katolicki przeniósł boski splendor wcielonego słowa na ziemskie narzędzie wcielenia Maryję, aby poprzez Maryję mógł być odnowiony cały świat stworzony. Musiała być ona, rozumuje autor, wyposażona we wszystkie doskonałości, a w konsekwencji uwolniona od zmazy grzechu, czyli niepokalanie poczęta. Wnioskowanie jest pozornie logiczne, ale jak wygląda prawdziwość przesłanek? I tutaj ujawnia się cały fałsz katolickiej myśli teologiczno-spekulatywnej. Jeśli źródłem wszystkich dóbr łask doskonałości jest Maryja, gdzież znajduje się Bóg i Jego Syn, Chrystus, w którym, jak mówi Pismo, ukryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy. Jaką rolę spełnia wówczas w ekonomii zbawienia Przenajświętsza Trójca? O ile zdaniem Maryi było uświęcić świat, odrodzić naturę, o ile ludzką i naprawić spustoszenia spowodowane buntem aniołów. O tyle zbyteczną była misja Jezusa oraz uświęcające i odradzające dzieło Ducha Świętego. Skoro Maria ożywiła krwią swoją i tchnieniem swoim ciało Boga, zaiste była stwórcą samego Stworzyciela. Pisarze katolicy przysłonili swym uczonym wywodem o Maryi majestat bóstwa i Trójcy Przenajświętszej. Wspomniany cytat jest przykładem wywodów zmierzających do wyróżniania Maryi w celu nadania jej najwyższych cech świętości usprawiedliwiających kult
nie uwzględniających jednak oczywistych prawd Pisma Świętego i nie liczących się z podstawowymi zasadami ewangelicznej nauki, a nawet obowiązującej w teologii normami przyzwoitości. Dzieła poświęcone Maryi obfitują w tego rodzaju wywody. Bezstronni znajdą w nich niewyczerpane źródło absurdu i błędu. Wszelkie próby uzasadnienia niepokalanego poczęcia Maryi ustąpić muszą jasnej nauce Pisma Świętego o powszechnych, nieprzewidujących wyjątków grzeszności człowieczeństwa. Wszyscy bowiem zgrzeszyli, pisze apostoł Paweł, i pozbawieni są chwały Bożej, nikt nie jest sprawiedliwy, nikt zgoła. Apostoł Paweł zdaje się więc nie wiedzieć nic o niepokalanym poczęciu Maryi i uwolnieniu jej od zmazy grzechu pierworodnego. Jeśli by Maryja uwolniona została od przyrodzonej zmazy grzechowej, Jezus nie potrzebował by umierać, a zbawienie człowieka nie musiało być uwarunkowane ofiarą Syna Bożego. Teoria Kościoła stoi w rażącej sprzeczności z Ewangelią. Kościół przypisuje Maryi bezgrzeszność, której ona sama nie była świadoma, słowa wypowiedziane do Elżbiety: i rozradował się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Świadczą o wierze Maryi, Zbawiciela uwalniającego od grzechu i głębokiej potrzebie jej serca, jakim było osobiste zbawienie. Religia katolicka głosi, że Bóg uchronił Maryję od grzechu pierworodnego, aby Chrystus nie potrzebował przywdziewać ciała skażonego grzechem. Syn Boży musiał posiadać niepokalaną matkę. Trudno jest uwierzyć, by syn mogący mieć jako matkę królową wybrał niewolnicę. Tak samo nie można przypuścić, aby odwieczne słowo posiadało matkę skalaną zmazą grzechu i będącą nieprzyjaciółką Boga. Syn Boży zdygałby się przed przyjęciem ciała świętej Agnieszki, świętej Gertrudy czy świętej Teresy, gdyż te pobożne dziewice były skalane grzechem przed chrztem. Szatan mógłby wówczas zarzucić, że iż przyjął na siebie ciało, które podlegało jego szatańskiej mocy. Lecz ponieważ Maryja zawsze była czystą, niepokalaną, Pan nasz nie omieszkał wstąpić jej czyste łono i cieleśnić się. Nauka o niepokalanym poczęciu Maryi godzi w pewnym sensie w istotę Ewangelii. Niepokalana i uwolniona od grzechu Maria nie była w stanie dać Chrystusowi człowieczeństwa, a Chrystus nie mógł być kuszony na nasz wzór, ani też odnieść ciele zwycięstwa nad grzechem. Nie byłby więc naszym Zbawicielem. Tymczasem Słowo Boże mówi: w dniach swego ziemskiego żywota zanosił, wołając mocnym głosem i łzy przelewając modlitwy błagania do tego, który wybawić go mógł od śmierci. To też został wysłuchany i uwolniony od strachu śmiertelnego. A ponieważ był Synem Bożym, nauczył się w szkole cierpienia, na czym posłuszeństwo polega. Doszedłszy tym sposobem do szczytu doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy go posłuchem darzą, źródłem wiecznego zbawienia. Jezus, podobnie jak wszyscy ludzie, znajdował się w szkole cierpienia i doświadczony był pod każdym względem. Jest to niezbitym dowodem pełnego człowieczeństwa, a stąd skazitelnej i podległej mocy grzechu natury i jego ziemskiej matki. Pozbawienie Chrystusa jakiejkolwiek cząstki człowieczeństwa byłoby pozbawieniem go możliwości wykonania mesjańskiej misji. Niepokalane poczęcie Maryi było następnym krokiem w kierunku jej ubóstwienia.